pewno nie zaczepiamy psów. Jeśli jakikolwiek pies nam się podoba, chcemy go pogłaskać, chcemy dowiedzieć się o tym się, przede wszystkim pytamy właściciela, czy możemy. Nie każdy pies lubi dotyku obcego człowieka, nie każdy pies może to tolerować. Na pewno nie głaskamy od góry po głowie, gdzie jest bardzo powszechne takie głaskanie, że psy tak lubią. Nie, one tak nie lubią. Psy lubią głaskanie po barku, po grzbiecie i to tyle, tak? To jest obcy dla nas pies. Tak jak nie każdy pies może sobie pozwolić na to, żeby być dotykanym przez obcego człowieka, nie każdy pies musi lubić inne psy. Tak? A tym bardziej, jeżeli mamy park, gdzie tych zapachów innych psów jest bardzo, bardzo dużo. Oj nie, nie uciekamy, nie uciekniemy, nie uciekniemy. Psy są tak szybkie, czy to małe, czy duże, na pewno nas dogonią. Jeżeli on już biegnie z zamiarem, żeby nas ugryźć, no to na pewno nas ugryzie. Tak? Jeśli nas dogoni, to na pewno nas będzie chciał ugryźć, bo tam działa instynkt łowiecki. Co robimy? Nie uciekamy, stajemy w miejscu, nie rzucamy wzroku na psa, nie prowokujemy w żaden sposób, nie machamy rękoma, zachowujemy się tak, jakby tego psa nie było. Możemy się odwrócić plecami do niego bez kontaktu wzrokowego, tak żeby nie prowokować w żaden sposób tego psa. Chowamy głowę? Chowamy głowę, możemy przyjąć taką pozycję tak zwanego żółwia, czyli na ziemię zakrywamy rękoma głowę i nie ruszamy się. 2% psów. Tak? Oczywiście może to przechodzić w genach, ale to jeżeli ktoś ma, widzimy kogoś z Amstaffem, Pitbullem, czy z jakimś inną rasą, taką powszechnie uznawaną za rasę agresywną, no to mit. Tak naprawdę są rasy groźne, ale nie agresywne.